Witajcie w kolejnym odcinku. O, ptaszek przyleciał. No tu cwaniaczek mały. Tak, dokarmiam też ptaki latem. No tak się przyzwyczaiły do tych, wiecie, one nie chcą nic innego, tylko takie kulki gryzą. W ogóle jakbyście słyszeli jakieś telepotania na podłodze, czy takie, wiecie, dziwne odgłosy, to moje psy chodzą po balkonie, widzę, że wystraszył się, zobaczył psy i uciekł ptaszek. Znaczy uciekł, odleciał. Ale dzisiaj nie o ptakach, nie o psach, a mieliśmy przesadzić sobie roślinkę i widzę, że ona już jest dosyć daleko ode mnie. Ale zanim przejdziemy do przesadzania tej rośliny, to powiem Wam, w jakim sklepie byłam i przy okazji zaraz sobie zobaczycie krótki filmik z tego otoż i sklepu, a było warto tam zajść. No naprawdę sprawił mi wielką radość ten sklep, no bo czasem w lokalnych sklepach nie zawsze jest coś wyjątkowego, a tym razem się udało i naprawdę można było chociażby popatrzeć sobie na te kwiaty, które kiedyś były holendernie drogie, a teraz po prostu są no, za drobne, powiedzmy, za no, tak jak normalne rośliny, jak przeciętne paprotki niektóre, czy jakieś inne kwiaty, wiecie, rośliny domowe. Więc no, dla mnie to był szok, miłe zaskoczenie i w sumie fajnie, bo było też trochę osób chętnych, które by na pewno zdecydowały się na te rośliny, no w ogóle już tak trochę przebierane niektóre były, a mimo wszystko był spory wybór, więc widać, że schodzą im te rośliny, co jest bardzo fajne i pocieszające, że może i u mnie kiedyś blisko mojego domu będzie właśnie taki sklep, w którym takie rośliny znajdę i będę mogła sobie oczy nacieszyć. Więc ja oczywiście kupiłam sobie coś, nie oczywiście, bo bardzo długo nie kupowałam żadnych roślin, ale tym razem stwierdziłam, że no wypadałoby ją wziąć, bo jest śliczna, cudowna. Już Wam pokazuję w ogóle, tylko poczekajcie, dziwnie będzie, bo się wychyla, bo dosyć daleko jest ode mnie. Więc to będzie roślina, którą dzisiaj właśnie sobie będziemy wspólnie przesadzać. Jak widzicie, to jest Alokazja Jacqueline. Ona jest w małej doniczce i koniecznie ją trzeba przesadzić, bo w tym miniaku ona super szybko mi przesycha, ale naprawdę super szybko. Ja już ją podlewałam 3 razy chyba, bo prawie 3 razy zwiesiła mi listki. Dzisiaj rano to już naprawdę te liście prawie po parapecie się snuły, więc no trzeba by się tym zająć. Nawet dziś poszłam sobie kupić doniczkę. Doniczkę specjalnie dla niej. Ja jestem geniuszem, słuchajcie, bo kupiłam doniczkę, okazało się, że akurat 12 mam w domu. Zdecydowałam się na większą, więc zobaczcie sobie teraz ten film, a ja się przygotuję do tego. Sklep nazywa się Hagebau, dzielnica Bruntal w Monachium Co. Ikei. I jak widzicie, pierwsze co tu ruszyłam do tej szklarni, ona tak mocno wzrok przyciągała i tu były piękne rośliny. Nie mówię o tym kaladium, bo to już nawet w Lidlu można spotkać, ale to Antoro na przykład. Ta peperomia z wariegacją, która jest bardzo rzadko, przynajmniej u nas, dostępna. Żaklinka za 5 euro. No jak sobie nie odmówić, prawda? Ja nie potrafiłam. Nie odmówiłam, przyjechała ze mną, będziemy przesadzać za chwilkę. No i anturia w niesamowitych cenach. Ja wiem, że wy macie w Biedronkę i że tam bywają dużo, dużo lepsze ceny, ale 12,99 no za taką dużą naprawdę roślinę to już fajnie. Fajnie, przyzwoicie. Mamy choje nawet. To nie są jakieś wyjątkowe, może stoją tak trochę dla dekoracji, nie wiem, ale za to ta watsoniana, nie powiem, że nie chciałam jej zakupić, bo chciałam, ale to, że była delikatnie uszkodzona na liściach i to, że kosztowała 20 euro, więc wiecie, mój wewnętrzny, moje wewnętrzne skąpstwo jednak się odezwało, stwierdziło, nie, może kiedyś trafisz w lepszej cenie, kto wie, a może będzie w mini doniczce, to już pewnie bym na pewno ze sobą zabrała. Mieliśmy tam też alokazję makrohizę, filodendrony za 15 euro, no i nawet małe orchidee storczykowe, one chyba były w cenie 10 euro, więc bardzo, bardzo przyzwoicie. No jest tu trochę tych roślin, nawet ten Eskimo. Tak jak widzicie, było naprawdę na czym zawiesić oko. No, bardzo ładna jest ta watsoniana. Nawet jeśli miała uszkodzenia, to wiecie, jak to jest z watsonianami. No, no to trzeba, jak to alokazja bywa, czasem rośnie nam jak opętana, a czasem trzeba wiecznie ratować od bulwy. Więc roślinomaniak zrozumie. Słuchajcie, fajne były te lampki. Za 15 euro. Ciekawa cena, bo ja mam podobne i one kosztowały 50, oczywiście ja tyle nie zapłaciłam, bo kupiłam je w wyprzedaży, ale 15 euro to i tak jest fajna cena. Tu przechodzimy do miniaków, jak widzicie trochę poprzebierane, dużo by właśnie było takich pustych, tych malutkich kontenerków, ale anturium za 5 euro w wersji mini, czemu by nie? Tu chyba mamy filodendrona Moonlight, ciekawe jakieś...
begonie, pile, no i coś, co mnie zachwyciło, czyli ceropegia. Duża, naprawdę duża donica. Widzicie, jak tam mocno jest pozakręcane. Jedyne 15 euro już z haczykiem. Mamy również peperomie, to były doniczki chyba dziewiątki za 5 euro, które są bardzo rzadko spotykane normalnie w sklepach. A tutaj mamy zamię. Tak, zamia, bardzo podobna do zamio kulkasa, to taki owłosiony zamio kulkas, można tak nazwać. No ale zdecydowanie mocno się różni, odbiega wyglądem, ma omszone listki, nie są one błyszczące, ale równie fajnie wyglądające i niesamowicie rzadko spotykana w sklepach. Tu mamy protea, zachwycił mnie jej kwiat, przyciągnął wzrok, no nie można odmówić tej roślinie urody. Ma coś w sobie i tych kwiatów tam było dosyć sporo, więc było na co popatrzeć. W ogóle wyszliśmy już ze szklarenki i to są ich takie regularne towary, można to tak nazwać. Epipremna z pięknymi wielkimi liśćmi na palikach, trochę zwisających, paprotki. No i coś, co mocno przykuło również moją uwagę, czyli zwykła roślina. Mimo wszystko zawiesiłam na niej oko dosyć mocno, bo kojarzy mi się z Chorwacją. Tam bardzo często właśnie w donicach są wystawiane takie właśnie oto rośliny. Pięknie wyglądają, jeszcze lepiej rosną, nawet niektóre w cienistych miejscach, ale dają radę. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale to anturium jest w naprawdę wielkiej donicy. Niestety tu nie udało mi się znaleźć ceny na tą roślinę, ale uwierzcie mi, to chyba była z rozmiar 35. Tam jest aż gęsto tych łodyg. Te liście są ogromne, nie wiem ile tam jest sadzonek wsadzonych, ale wygląda to bardzo, bardzo, bardzo ładnie. I to nie jest jedyna taka duża roślina, bo zaraz sobie przejdziemy tu przez te doniczusie i mamy w takim samym rozmiarze alokazję, dragon, która również pięknie wygląda. Nie wiem, to kosztowało 99 euro. Być może nawet to anturium było w podobnej cenie. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Niestety nie potrafiłam znaleźć ceny dla Was. Choć tym razem staram się pokazywać wszystkie. Bardzo fajny filodendron, taki wybijający się na tle tych ciemnozielonych liści tutaj. No ale to jest też roślina, która potrzebuje albo palika, albo jakiegoś miejsca, bo widzicie, już się przewiesiła przez donicę, co nie odbiera tu uroku akurat. Fajne dracenki, juki, wszystko zdrowo wyglądające. Mamy tu teraz filodendrony, trochę alokazji, anturia, chyba jungle ono się nazywa, i biliatie. Za bardzo ciekawą cenę. 12,99. Kiedyś bardzo droga roślina, teraz spójrzcie, stoi sobie, pięknie się prezentuje. To jest karstenianum chyba. No i co, pomalutku, myślę, że tak będziemy dobiegać, jeszcze tu sobie coś zerkniemy. No jak widzicie, wspominałam, że gdzieniegdzie są te stoły dosyć mocno poprzebierane. Tu ciekawa taka, nie wiem jak to nazwać, ale widzicie to z mchu na górze. Nie do końca wiem, co autor ma na myśli, ale ten zielony kolor z białym, tym mchem, chrobotkiem dosyć mocno przyciągał wzrok, więc musiałam sobie zerknąć, o co tu chodzi. Więc jeszcze sobie troszeczkę pochodzimy i pospacerujemy po tym sklepie. Mniej więcej praktycznie przeszliśmy go już całego. Tu mamy jeszcze troszeczkę roślin, jakieś fikusiki. I na co? Aha, tam taki fajny filodendron jest. I co? Ostatnia rzecz, słuchajcie, już w tym filmie, czyli maranta, jak widzicie, mocno rozrośnięta za cały. Okej, miałam na myśli, mówiąc, że przygotuję się do przesadzania, to jak widzicie, nie będzie tu jakieś ogromne przesadzanie, że będzie tu dzisiaj 10 roślin. Po prostu ta jedna roślina wystarczy mi na dziś i tak pewnie na bałaganie. Jak widzicie, mój profesjonalizm sięga się zenitu. Mam tutaj taki ręcznik kuchenny. Wzięłam sobie trochę ziemi. Miałam już wcześniej namieszaną chyba do anturii, więc ona była bardzo, bardzo, bardzo mocno rozluźniona pumeksem, korą kokosową, sphagnum, perlitem. Ceramis tu widzę, więc dosypałam sobie korą kokosową, nie kokosową, korą piniową, taką ziemią do orchidei. Ja kupuję sobie zawsze z firmy Kompo, ona jest bardzo dobra jakościowo, praktycznie sama taka fajna, piniowa właśnie jest ta kora, bardzo ją lubię, jest trochę droższa, ale warto ją kupić, jeśli lubicie korę piniową. No i przyda mi się do orchidei, bo mam zamiar w tym roku przesadzić orchideę
jak tylko przestaną mi kwitnąć, a jeszcze kwitną. Kwitną chyba od lutego, więc no fajnie, cieszę to z jednej strony, a chciałabym to zrobić po przekwitnięciu z tego względu, że uwierzcie mi, tam będzie dużo, dużo starych korzeni do wycinania i te kwiaty na pewno by mogły ucierpieć, więc no chcę to zrobić, jak już po prostu mi wszystkie przekwitną, co naprawdę bardzo długo można na ten moment sobie poczekać. No, więc mam tu właśnie takie podłoże, jak widzicie, może zbliżę Wam to, wiecie, żebyście trochę popatrzyli na to, co trzeba, a niekoniecznie na mnie. Przyniosłam sobie osłonkę, słuchajcie, nawet specjalnie ją myłam, stwierdziłam, że z maranty tej trikolory i tak już nic nie było, więc wyrzuciłam te wszystkie łyse pędy, które były w ziemi. No i co się ukorzeni, to się ukorzeni, to zasadzimy sobie wspólnie na nowo, a po prostu, no jak mi się nic nie ukorzeni, no mam nadzieję, że coś się ukorzeni, bo trikolorka to piękna roślina, a ja mam plan. Słuchajcie, mam plan, żeby w tym roku trikolorkę dać do łazienki zamiast zielistki. Myślę, żeby tam super wyglądała i fajnie by się prezentowała i może całkiem przyjemnie by się jej tam rosło. Oczywiście chcę ją połączyć z lemon lime, a tak mi się wydaje, że ta lemon lime to tak niekoniecznie chce się ukorzenić. Więc poszłam specjalnie, bo chciałam sobie zasadzić alokazję w przezroczystej doniczce. Zdecydowałam się tym razem na taką wybitnie dużą, ale stwierdziłam, że może będzie jej lepiej, wiecie, może raz zaszaleję, wsadzę ją w większą, będę miała spokój na dłuższy czas, czemu by nie. Wy naturalnie możecie zrobić tak, jak uważacie. Wiem, że wielu z Was lubi sobie uprawiać właśnie takie alokazje w keramzycie, w samym keramzycie. Ja też miałam jedną alokazję w samym keramzycie, wciąż ją mam, ale w tym roku naprawdę strajkuję, jest to Red Secret, Cuprea Red Secret. No i w tym roku jej nie idzie, nie wiem, waham się, czy po prostu nie zrobi takich większych porządków roślinnych i te rośliny, które naprawdę wyglądają tragicznie, a tak, ja trzymam również takie rośliny, które wyglądają tragicznie, bo zawsze się łudzę tym, że akurat może tym razem uda mi się właśnie ją uratować, czy wiecie, odżyje, jak Feniks z popiołów się odrodzi, no różnie to z tym bywa, czasem tak jest. Czasem się takie cuda zdarzają, czasem nie. Jakbyście słyszeli dziwne dźwięki, to psy teraz gryzą kość. Tak, one zawsze sobie znajdą idealny moment. I w ogóle ja teraz siedzę również z widokiem na balkon. I pamiętacie, jak w którymś odcinku Wam pokazywałam, że kupiłam sobie bidę petunię i widzę, że ta bida petunia wypuściła pięknego kwiatka. I wszystkie te kwiatki, które widziałam na tej petunii wcześniej, które jeszcze tam, wiecie, bo to była taka przeceniona, nie? Petunia, które tam były na tej roślinie, były koloru różowego. Taki jasny różyk z białymi kropeczkami, a wiecie, jakim kolorem ta petunia mnie zaszczyciła teraz widzę? Takim mocno czerwonym z nakrapieniami. Nie wiem, jak to się stało, ale widać, że trochę odżyła, natomiast ta stara jakby padała. Nie wiem, o co kaman, nie wiem, no ale cóż, tak to już bywa w świecie roślinnym. Nadzieja zawsze umiera ostatnia. No dobra, no to wiecie, to nie jest jakieś wielkie przesadzanie. Mam nadzieję, że film ze sklepu Wam się spodobał i jakąś roślinkę byście tam przygarnęli. Starałam się nagrywać też, wiecie, ceny, żebyście mieli mniej więcej pogląd, bo naprawdę ceny były, jakie piękne korzenie. Nie chcę w nich gmerać, szczerze Wam powiem, spójrzcie, piękne białe korzonki, ziemia jest taka jakby z perlitem, więc taka nie najgorsza. Bardzo szybko przesychała mi ze względu na to, że wiecie, no jest dość ciepło na dworze i tak dalej. Zgubiłam wątek, o czymś mówiłam i... Aha, czy wybralibyście sobie jakąś roślinkę właśnie z tego sklepu? Dajcie znać, jestem ciekawa. Ja powiem Wam, że no, było tam parę ciekawych, ale nie wiem, czy... O, wyżej można dać spokojnie. Czy nie było tam czasem Ring of Fire i gdzieś chyba widziałam w Denerze ładniejszy Ring of Fire i chyba trochę w lepszej cenie, więc wiecie, no to różnie tam bywa z tymi cenami. Nie wiem, czy wspominałam, ale to najwyżej w opisie dam. Myślę, że na tej wysokości sobie ją posadzę. Widzicie cały sekret mojego wsadzania dzisiejszego? Zobaczymy, jakiej będzie. No 5 euro to nie jest, wiecie, nie jest taka kwota, żeby tam... żeby mi jakoś mocno zabolało po kieszeni i żebym po prostu odczuła mocno jakąś tą stratę. Ale nie powiem, że jak straciłam tą poprzednią Jacqueline, to bardzo nad tym ubolewam. Ale to bardzo. No bo to była roślina, którą Damian mi wysłał. Wiecie, jeszcze wtedy one cenowo bardzo mocno stały. A ta agentka po prostu stwierdziła, że ma to gdzieś i... że ma gdzieś moje zabiegi, że przędziorek ją kocha tak samo jak ona jego, wiecie, to była taka odwzajemniona chyba miłość, bo dała mu się zażreć nawet po opryskach parokrotnych, wiecie, duszeniu w torbie, duszeniu, no wiecie, no takim tym naśmieciłam. No nie taki był plan, nie powiem, żeby to był mój plan.
No i tak to właśnie się wydarzyło z tamtą, więc orchideą, ale okazją, więc bardzo nad tym ubolewałam. Więc Damian, jakbyś oglądał ten odcinek, to odkupiłam, bo wiesz, szkoda mi było tej rośliny, była tak piękna roślina, ale co zrobić. I właśnie nawet w takich mini doniczkach było też antoro. Ale antoro było chyba droższe. No antoro nie skradło tak mojego serca. W ogóle mój mąż był zakochany w tej roślinie. On w poprzedniej był zakochany, chyba bardziej niż we mnie. Tak mu się ona podobała i wiecie co, no i ukatrupiłam ją. Znaczy, no wiecie, ja się bardzo starałam, ale jednak no nie chciała ze mną żyć ta roślinka. No i do tego mamy piękną doniczkę. Będę musiałam na pewno podlać, bo na stówkę za 2 dni ona mi przeschnie. Teraz powiedzcie, jak to jest u Was z alokazjami i nawożeniem? Ja ostatnio pokpiłam sprawę, nie nawożę zbyt często i obficie moich roślin. W większości instrukcjach obsługi przy nawozach jest napisane co drugie podlewanie i w zeszłym tygodniu, przez ostatnie 2 czy 3 tygodnie co drugie podlewanie by zdarzało się po prostu, że raz w tygodniu je nawożę. Więc tak szczerze mówiąc, ostatnio nawoziłam sobie biohumusem, a chyba przez 2 czy 3 tygodnie miałam niezłą przerwę od w ogóle nawożenia, 2 lub więcej niż 3 tygodnie. No tak to właśnie bywa w moim przypadku. Więc i alokazje nie dostają więcej tego nawozu, jeśli już to tyle samo co inne rośliny. I będąc Wami również bardzo mocno szczera, ostatnio zdarzyło mi się nawet nie patrzeć na miarkę, tylko tak wiecie, fut, nalać i chyba będzie ok. Więc tak. Tak to akurat teraz chwilowo u mnie wygląda, ale powiem Wam, prezentuję się nieziemsko i zastanawiam się, czy sobie jej po prostu nie postawić na razie na parapecie południowym, ale chyba pierw dam jej tak czy siak oprysk, bo obawiam się, że coś może ją zbyt mocno polubić i mam tu na myśli oczywiście przędziora, nie? Bo u mnie przędzior kocha najbardziej właśnie takie alokazje. No już kurczę, uroczo wygląda, powiem Wam, zachwycam się nią bardzo. Jakbyście byli ciekawi, to zastanawiam się nad roślinami na balkon, bo mam jeszcze jedną donicę właśnie do zagospodarowania, w której są kaladie. No i niestety te kaladie jeszcze mi tak no, coś kiełkuje, nawet coś więcej niż poprzednio. Widać, że to co wyrwałam chyba jednak da rady, ale zanim to wiecie, zanim ten proces naprawdę zaistnieje i pojawią się jakieś liście, to pewnie jeszcze trochę czasu przede mną i będę się nimi cieszyć za miesiąc albo jeszcze dłużej, więc myślę, czy po prostu nie zakupić czegoś na balkon. W zeszłym roku był plan, ale to może już na inny film. Nie będę zdradzać Wam tajemnicy. Jeśli macie ochotę, to po prostu zasubskrybujcie kanał. Będziecie wtedy na bieżąco z moimi genialnymi pomysłami. I co, ja na dziś się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Ratowałem je, bo był utopiony w wodzie. Te? Tak. Tam były już całe. Widzisz? No sakrale, one naprawdę już pływają. No utopiłem je. Ciekawe co to jest, ale to już aż ten odwodnione, że hu, hu, hu. Jedne utopione, jedne trochę odwodnione.